Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. No nie, znowu nie można niczego zapisać. Dlaczego ja cały czas dostaję informację, że brakuje miejsca na dysku? Może znowu moduś zapchał go swoimi filmami? A? To bardzo prawdopodobne. Poczekaj, zaraz sprawdzę. O rety, te jego filmy zajmują 3/4 dysku. Widzisz, nie mówiłem, że dysk jest zapchany do granic możliwości. To trzeba coś skasować. Ale co? Potwory z podświadomości, bo to wyjątkowo obrzydliwy film. A co wy tu robicie? Porządki na dysku, bo już nic nie chce się zmieścić. I trzeba wykasować. A ponieważ najwięcej miejsca zajmują filmy, to zaczęłam od kasowania potworów. Nie, 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 nie! Tylko nie moje kochane potwory! Nie, jeszcze raz nie! To arcydzieło sztuki filmowej. Też mi wielkie arcydzieło. Ty nie masz pojęcia o sztuce filmowej. Jak tak można powiedzieć o klasce kina? Nie pozwalam. I już. Czy ty mnie czasami nie obrażasz? Chyba tak, ale moduś uważa się za znawcę kina i nie pogadasz z nim na ten temat. Znawcę czy nie? Ale nie pozwalam kasować. A skoro robisz porządki na dysku, to lepiej wyrzuć te zdjęcia. Ale to są nasze zdjęcia z wakacji. To może te pliki z tekstami Arlika. Protestuję, to książki z internetu. Jak skasujecie to, co ja będę czytał? Rzeczywiście. To może te rysunki? Ani mi się wasz. To rysunki przysłane przez dzieci. I tego to już na pewno nie wolno ruszać. Jak to? To ja już sam nie wiem, co można skasować. Zaraz. Zostały jeszcze tylko piosenki. Moje piosenki. Moje kochane piosenki. To ja je wyszukuję po całej sieci, a ty chcesz kasować? Niedoczekanie twoje. Jak tak, to ja nie wiem, co zrobić. Zostawić wszystko i dać sobie spokój. Zapchał się. To trudno. Trzeba się z tym pogodzić. Trzeba było kupić większy. Przy naszych zbiorach i tak by nie wystarczył. A poza tym w sklepie większych nie było. To trzeba było kupić 2. Coś ty. 2 dyski do jednego komputera. Ojej. Tak chyba nie można. Czego nie można? Witajcie, moi drodzy. To czego nie można? Witaj, kochana. Czego nie można? Mieć w jednym komputerze 2 dysków. Ależ oczywiście, że można. A co? Pewnie zabrakło wam miejsca i stąd ta dyskusja. No właśnie, encyklopedio. Mamy tyle filmów, piosenek, zdjęć, rysunków i innych ważnych rzeczy w komputerze, że za chwilę dysk nam po prostu pęknie. To co z tym drugim dyskiem? Aha, zapomniałam. Oczywiście, że można podłączyć drugi dysk. Jakby to wam najprościej wytłumaczyć? W każdym komputerze można podłączyć przynajmniej 2 dyski. Jeden pracuje wtedy jako master, pan, czyli dysk nadrzędny, a drugi jako slave, czyli sługa, czyli taki dysk podrzędny. Pan i sługa. To mi się nawet podoba. Czyli ten pierwszy rozkazuje temu drugiemu. Dokładnie tak. Na pierwszym z reguły instaluje się system operacyjny, a drugi służy jako, jakby to nazwać, jako taki magazyn danych.
To bardzo ciekawe, encyklopedio. Opowiadaj dalej. Czasami taki drugi dysk jest wkładany do osobnej kieszeni. Jakiej kieszeni? I po co? Przecież one są bardzo duże. Ach, tu nie chodzi o kieszeń koszuli ani spodni. Kieszeń, modusiu, to taka umowna nazwa specjalnego pudełka, w którym jest ten dysk i które można zabrać ze sobą. A to po co? No właśnie. I pójść na spacer? Wcale nie, ale przenieść dużą ilość danych z pracy do domu albo z jednego do drugiego komputera. To mi się zaczyna podobać. Wcale się nie dziwię. A w waszym wypadku to chyba jedyne rozwiązanie. Wyobraźcie to sobie, że każdy z was ma swój własny dysk. Doskonałe rozwiązanie. Właśnie to chciałam wam podpowiedzieć. Pokażcie wasz komputer, a ja zobaczę, co można zrobić. O, tu, encyklopedio, tu, zobacz. No tak. Doskonały pomysł. Ale w waszym przypadku nic to nie da. A to dlaczego? Bo obudowa jest za mała i nie będzie miejsca na umieszczenie dysku w osobnej kieszeni. To co? Nic się nie da zrobić? No, aż tak źle to nie jest, ogonisiu. Można podłączyć dysk zewnętrzny. Ale jak? Przecież tam w środku są takie specjalne taśmy do dysków. I tyle kabli. To co? Trzeba rozebrać komputer? Ty jak coś powiesz, to ręce opadają. Oj, modusiu. Taki dysk, o którym mówię, nazywamy zewnętrznym i można go podłączyć przez USB. Naprawdę? To jak to jest możliwe? No opowiedz, encyklopedio, opowiedz, no. A to za chwilę, modusiu. Zobacz, kto idzie. Witamy. Pan na pewno nam pomoże. Witam. A w czym mogę pomóc? W podłączeniu zewnętrznego dysku do komputera, profesorze. Żaden problem. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, bo to jest tak. Zewnętrzne dyski twarde są to zwykłe urządzenia pamięci masowej, wykorzystujące nośnik magnetyczny do przechowywania danych, czyli zwykłe twardziele, które mamy u siebie w PC-cie. Z tym, że wersje zewnętrzne są zamknięte w specjalnej obudowie z aluminium lub też z innego tworzywa i to właśnie ta obudowa czerpie swoje zasilanie z zasilacza sieciowego, wbudowanej baterii litowo-jonowej lub bezpośrednio z portów komputera. Jest połączona z naszym PC-tem przy pomocy portu USB 2.0 lub FireWire. Dzięki swojej uniwersalności umożliwia współpracę ze wszelkimi peryferiami i dzięki temu taki dysk zewnętrzny możemy podłączyć z palmtopem, z aparatem cyfrowym, z notebookiem, telewizorem czy też zestawem Hi-Fi, który to bez problemu może sczytać muzykę do naszego sprzętu i właśnie tak możemy sobie odsłuchiwać nasze ulubione utwory, siedząc sobie wygodnie w fotelu. Doskonale. To fantastyczny pomysł. Modusiu, ubieraj się natychmiast i idź do sklepu komputerowego. Znowu ja? Jezu. Dlaczego znowu ja mam iść? Dlatego, że to twoje filmy zajmują na naszym dysku najwięcej miejsca. No, zbieraj się, modusiu, co tak patrzysz na mnie? No bo ja chciałem, no... Będziesz sobie chciał później, jak wrócisz. A w sklepie kupisz 3 dyski. Jeden dla mnie, jeden dla Arlika i jeden dla siebie. A jako ekspertów zabierzesz ze sobą encyklopedię i profesora. Ale ja... Żadnego, ale ubierać się i już. Jeżeli można, to ja miałam trochę inne plany. Ja też myślałem, że sobie trochę posiedzimy i porozmawiamy. Nie planowałem żadnych zakupów. O, to samo chciałam powiedzieć. Porozmawiamy, jak wrócicie ze sklepu z dyskami. A ty, Arliku, zabieraj się do porządków. Trzeba zabrać stąd komputer, poukładać. To wszystko. I przy okazji możesz odkurzyć. A wy już możecie iść. Tak jest, myszko, już robię porządki. Dobrze, pójdziemy. A ty zrób herbaty, ogonisiu. Czy ona tak zawsze, modusiu? Oj, zawsze. Czasami. To nawet bywa gorzej. Aj, lepiej nie mówić. Ale chodźmy już po te dyski, bo się zdenerwuję i dopiero wtedy będzie trzęsienie ziemi.
audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.